Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie mówili już o kolejnym temacie z rozdziału czwartego, jest to temat drugi, a tematem tym jest Polska w czasach stalinizmu. Oglądamy. Żeby zacząć jakoś to rozsądnie, to musimy wiedzieć o tym, że Sowieci cały czas fizycznie kontrolowali nasze tereny. Po pierwsze, w armii naszego państwa, w odrodzonej Polsce, czyli Ludowym Wojsku Polskim, LWP, będziemy mieli przede wszystkim ludzi, którzy będą z pochodzenia rosyjskiego. I tak będzie na przykład ministrem obrony i marszałkiem Wojska Polskiego, Taki pan jak Konstanty Rokosowski. Będziemy też mieli stacjonujących na naszym terenie czerwonoarmistów, którzy teoretycznie walczyli z polskim podziemiem, a tak naprawdę kontrolowali też komunistów polskich, czy aby na pewno nic złego tutaj po swojemu nie chcą zrobić. Na lekcji poprzedniej mówiłem, że trzeba było w jakiś sposób się e, pozbyć ludzi, ale też i organizacji, które były współpracujące z komunistami albo komunistyczne, ale były konkurencyjne, na przykład do takiego pana Bieruta. W związku z tym. Kiedy w Kszarskiej Porębie w 1947 roku doszło do powstania Kominformu, jednym z takich najważniejszych graczy był wtedy no, szef PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej, a był nim Władysław Gomułka. On generalnie powiedział wprost, że nie chciałby, aby doszło do kolektywizacji rolnictwa. Kolektywizacja rolnictwa jest to proces łączenia gruntów chłopskich w gospodarstwa, które stawałyby się własnością grupową, spółdzielczą, pod kontrolą państwową. I to wystarczyło, ponieważ na jego e, właściwie życzenie, kiedy powiał to głośno w świecie komunistycznym, błąd taktyczny, został odsunięty od władzy i trafił do więzienia wraz z kilkoma swoimi najbliższymi współpracownikami, jako człowiek, który był oskarżony o odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne, czyli niekomunistyczne. Mm, on był złym komunistą do czasu. E, bo do niego jeszcze wrócimy. Natomiast e, będziemy też mieli kwestię tego, żeby połączyć te partie, które były współpracujące z komunistami albo komunistyczne w jedną. Całość. I takie coś miało miejsce 15 grudnia 1948 roku, kiedy będziemy mieli połączoną Polską Partię Robotniczą z polską partią socjalistyczną i w ten sposób powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Sekretarzem generalnym tej partii będzie Bolesław Bierut i będzie to stworzenie tak naprawdę systemu monopartyjnego, czyli takiego, w którym będzie tylko jedna właściwa partia, którą Polacy będą musieli po prostu pokochać. Ale komuniści robili wszystko, żeby tylko ich nie kochać, bo będziemy mieli przede wszystkim te przemiany społeczne i Gospodarcze, które będą na naszych terenach się odbywać, przede wszystkim będziemy mieli wprowadzenie gospodarki centralnie sterowanej albo centralnie planowanej. To oznacza, że to rząd będzie decydował o tym, jakim kierunku będzie szła polska gospodarcza, i będzie do tego tworzył różnego rodzaju plany. Jednym z takich planów był trzyletni plan odbudowy, czyli plan trzyletni który będzie od 47 do 49, no bo 47, 48, 49, stąd 3 lata, e, będziemy mieli przede wszystkim jedyny plan, który się uda w 100% i będzie zakończony jeszcze przed czasem, czyli wskaźniki, które będą e, niemalże konkurencyjne z tymi, które były w drugiej RP, bardzo zachęcą komunistów do tego, żeby pójść krok dalej. I będziemy mieli podjętą Próbę realizacji tak zwanego planu sześcioletniego 1950-55. To będzie główne skierowanie uwagi na rozwój ciężki, na rozwój przemysłu ciężkiego. To będzie wiązało się z tym, że Moskwa chciała przede wszystkim jak najszybciej odbudować też swój kraj, a przede wszystkim wojsko, bo przemysł ciężki będzie wiązał się bardzo mocno z tym, że będziemy mieli rozbudowę no, przemysłu hutniczego i tak dalej, ale też i górniczego. I prawie wszystko się udało, mówię prawie, bo w trzech czwartych tak naprawdę i to, co się udało zrobić, to zaaktywizować zawodowo kobiety. Żeby ludzie y, przenosili się ze wsi do miast, żeby zaczęli pracę w fabrykach, na kopalniach, to się udało. Polska produkcja przemysłowa wzrosła o 250%, co też się właśnie fajnie udało i staliśmy się po raz pierwszy w historii w sumie krajem zindustrializowanym, czyli uprzemysłowionym, ale nie udało się Niczego osiągnąć na polu przemysłu lekkiego i przemysłu spożywczego. To doprowadziło do no właściwie zubożenia polskiego społeczeństwa, pojawiły się braki w zapatrzeniu, niedobory i produkcja żywności tak naprawdę wzrosła tylko o 13%, a jak jesteśmy po wojnie, to jest to zdecydowanie za mało. Teraz powinno się pojawić pytanie: a skąd tak dużo tego e, przemysłu się wzięło i skąd takie wyniki? Przede wszystkim komuniści robili wszystko, żeby. Zrobić współzawodnictwo pracy, taki wyścig pracy. Chodziło o to, żeby nawiązać do Aleksieja Stachonowa, który był z okresu międzywojennego w Związku Sowieckim takim przodownikiem pracy, czyli pokazywał, przedzierał szlaki, jak należy pracować i jak to robić efektywnie. Czyli zawyżał on normy. Na przykład normą pracy było 100% danego dnia, strzelam teraz, wydobycie tony węgla na jednego gościa, to oczywiście zawyżyłem teraz, ale żeby było to jasne do zrozumienia, to on wydobył 3 tony, czyli na przykład powiedzmy 300%. Dostawał on tytuł przodownika pracy, tak zwanego stachanowca, i dzięki temu można było na przykład awansować. Taki był gość jak Czesław Zieliński, który awansował na wicedyrektora dyrektora kopalni wieczorek w Kwiatowicach, a Wincent Typstrowski będzie miał swoje ulice, szkoły, film o nim się nakręci, bo to był gość, który też był górnikiem i on zawyżył te normy jako pierwszy i jak się okazuje, bardzo szybko też odejdzie z tego świata, bo był u dentysty, wyrwano mu zęby i poszedł pracować na dół do kopalni. Zakażenie, cykl, gościa zgięło, ale komuniści mówili wprost o tym, że... Zmarł na Białaczka. Więc pff, zapytajcie się w domu, być może będą wasi e, nie wiem, dziadkowie, może prędzej, czy też jakiś e, ktoś starszy w rodzinie, kto był górnikiem. Znali takiego pana jak Wincenty Pstrowski i zobaczcie ich reakcję. I jeśli byli górnikami. To taka ciekawostka. Ale my idziemy dalej, czyli do kolektywizacji rolnictwa, czyli do tego, czemu sprzeciwiał się go i za co trafił później do więzienia. Generalnie starano się zrobić tak polską gospodarkę, tak ją utworzyć, tak ją przemeblować, żeby nawiązywała do. Związku Sowieckiego. I w 1948 roku dokonano pierwszego kroku do kolektywizacji rolnictwa. E, pojawiły się PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne, które e, generalnie miały zapewnić mechanizację na polu e, do pracy i tak dalej, jakieś traktory e, i zwiększyć produkcję rolną, dopłynęła być odpowiedź na to, co generalnie się nie udało wcześniej. Natomiast, e, żeby było to jasne, e, no nie udało się tego dokonać, ponieważ od razu wrzucono na Pułap właściwie na taki, na tapetę, o można tak powiedzieć, Kułaków. Jak pamiętacie, przy okazji poprzedniego roku mówiłem o tym, że Kułak w Związku Sowieckim to jest ktoś zły. To jest chłop, który nie chciał się poddać kolektywizacji, bo był bogaty i był złym gościem. I w Polsce też pojawiły się plakaty propagandowe informujące o tym, że są to źli ludzie ci Kułacy. I że to oni robią wszystko przeciwko tak naprawdę e, państwu polskiemu. Nie chcą, żeby państwo się rozwijało. A oni nie chcieli, żeby nie zabrali po prostu ich. No ale to już jest zupełnie inna kwestia, ponieważ skolektywizowano raptem 10% polskiego, e, powiedzmy, gruntu ornego i to dlatego, że opór społeczny był silniejszy niż się spodziewano, a ze wszystkimi wygrać się po prostu nie da. Będziemy mówili tutaj na naszych terenach o okresie stalinowskim, czyli takim, w którym komuniści w pełni przejmują władzę od 1948 roku, od PZPR-u, od powstania tej partii, aż właściwie do 1956 roku, czyli do momentu, kiedy Chruszczow wygłosił swój referat i ogłosił on destalinizację. Ale my jesteśmy na razie na stalinizacji, czyli generalnie na tym, jak poddawano polskie społeczeństwo pod daleko idącą kontrolę. System oświaty był wzorowany na sowieckim. Nie mówiono o tym, co było złego, w historii między Polską a Rosją. Czyli nie było żadnego na przykład Katynia, nie było ribbentrop nie było wojny polsko-bolszewickiej. W ogóle czysta historia. Braterstwo i miłość. Tylko i wyłącznie. Na lekcjach wychwalano komunizm w szkołach, uczono języka rosyjskiego i zmuszano młodych ludzi do tego, żeby wstępowali w komunistyczne organizacje, a taką był na przykład Związek Młodzieży Polskiej. Jak nie chcieli do tego przyłączać się, to zlikwidowano na przykład Związek Harcerstwa Polskiego, który nie był, nie wiem, opozycyjny wobec komunistów, ale żeby... Polska młodzież mogła gdzieś pójść, to likwidowano tamto i dawano nowe możliwości. Miał temu służyć też socrealizm, czyli okres stalinizmu w Polsce, który obowiązywał w kulturze, w sztuce i generalnie w muzyce, w malarstwie, w architekturze, w poezji, we wszystkim tym, co tylko było możliwe, starano się wprowadzać wzorce komunistyczne, mówiące o tym, że system komunistyczny jest lepszy od innych, a demokracja ludowa jest po prostu perfekcyjna. E, tylko dzieła o charakterze ludowym mogły przejść przez sito cenzury. Nie można było robić czegoś, co nie będzie wychwalało robotnika chłopa i tak dalej jako braterstwa, który będzie tu wyglądał do odbudowy Polski. Na przykład mam tutaj obraz pod tytułem Podaj cegłę. Kopzdeja, e, który generalnie jest takim symbolicznym e, dziełem sztuki socrealistycznej. Budowano wielkie budowle, które będą monumentalne i będą nawiązywały do potęgi stalinizmu w Polsce. Niestety, to będzie wiązało się z indoktrynacją, z propagandą, a to będzie niestety bardzo ciężkie, ponieważ propaganda będzie polegała na tym, że wszędzie będzie przedstawiano Młodych e, Polaków, którzy będą myleginali do komunistycznych przywódców, jak do Bieruta. Bo przecież no, komunista, w ogóle dorosły polityk, nawet dzisiaj, jak jest z dzieckiem, to znaczy, że jest dobry. Jak jest z kobietami, to znaczy, że jest dobry. A jak jest jakimś zwierzątkiem, to w ogóle no, do rany przyłóż. A indoktrynacja będzie polegała na tym, że do głów młodych ludzi będzie wrzucana informacja o tym, że komunizm jest najlepszym wyjściem, jakie tylko mógłby ktokolwiek sobie w ogóle wyobrazić. Także tak to wyglądało i Kult Stalina był wszechobecny, a Stalin robił co chciał. Idziemy do roku 1952, czyli do powstania PRL-u, bo to będzie powstanie konstytucji PRL-owskiej. Ona będzie zmieniała konstytucję, którą do tej pory uważano za ak akceptowalną, i to była konstytucja marcowa z 1921 roku. Ta konstytucja będzie uchwalona w bardzo Ważny dzień, bo dla komunistów będzie to święto narodowe 22 lipca. Ja już mówiłem o 22 lipca jako manifestie komunistycznym z 1944 roku. Teraz będzie druga taka data jako uchwalenie konstytucji komunistycznej, konstytucji PRL, bo właśnie tak będzie nazywało się nasze państwo. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Nie ma Senatu. Parlament jest tylko jednoizbowy i tylko z Sejmu się on może składać. Zlikwidowano urząd prezydenta a jego miejsce zajęła Rada Państwa, która będzie miała 15 osób, ale rzeczywistą władzę w Polsce będzie sprawować pierwszy sekretarz PZPR-u i tym będzie Bierut, czyli Bierut z prezydenta stał się pierwszym sekretarzem i to jest tytuł, który będą się cytować aż do końca. Komunizmu w Polsce nasi rządzący. Właściwie to ich rządzący, bo to komunistyczne było. Ale co jest ciekawe, tutaj macie obok mnie przez dłuższy czas konstytucję PRL-u, która ma jakieś dziwne dopiski. Te dopiski to jest pierwsza strona tekstu konstytucji, która była przetłumaczona na język rosyjski, a te poprawki są to odręczne poprawki Stali, na co mu nie pasowało, to wykreślał i dobijał kolejne elementy, które jemu będą odpowiednie. No i ostatnią kwestią, takim punktem, o którym sobie dzisiaj powiemy jest walka z Kościołem Katolickim, no bo sowieckie państwo to państwo ateistyczne i tak samo chciano zrobić tutaj z e, Polską. Ale Polacy to są zaciekli katolicy. Tu będzie z tym o wiele, o wiele ciężej i tej wojny nie wygrają. W każdym razie, robiono wszystko, żeby tylko uprzykrzyć życie duchownym. Kontrolowano ich, wysyłano nam swoich ludzi, którzy mieli słuchać, czy aby na pewno nic złego się tam nie dzieje, że klerycy nie mówią czegoś e, powiedzmy przeciwko władzy. Klerycy byli wrzucani do służby wojskowej, tam się nad nimi troszkę pastwiono. E, I aresztowano różnych ludzi, którzy w jakiś sposób będą związani z Kościołem. A to biskupów oskarżonych o kolaborację z Niemcami, jak na przykład tego gościa czyli Kaczmarka, no i też o szpiegostwo go oskarżono. I takim punktem przełomowym był wrzesień 1953 roku, kiedy komuniści aresztowali prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. On był najważniejszą osobą w polskim kościele, a polski naród był bardzo uduchowiony i z tym kościołem katolickim bardzo mocno trzymał sztamę. A to dlatego, że jak rządy są w ogóle jakiekolwiek przeciwko kościołowi to ludzie idą za kościołem. A jeżeli rządy trzymają dosyć mocno sztamę z kościołem, to ludzie się od tego odwracają i to widzimy dzisiaj. Ale generalnie chodzi o to, że episkopat, czyli ta jakby najważniejsza grupa biskupów, czyli rządzących polskim kościołem ludzi, będzie zmuszona do tego, żeby w jakimś stopniu no, przyznać komunistom władzę i będą musieli ślubować wierność wobec PRL-u. Księża, którzy odmawiali tej przysięgi będą musieli zrezygnować z pełnionych funkcji kapłańskich. Tak komuniści e, będą no, nie walczyć z Kościołem, a tak naprawdę będą e, powodować opór społeczny wobec komunistów, bo ludzie, tak powiedziałem, w okresie PRL-u będą z tym Kościołem bardzo mocno trzymać, a takie osoby jak Wyszyński czy później na przykład Popiełuszko będą jeszcze bardziej tych Polaków przy Kościele utrzymywać niż od tego kościoła ich zniechęcać, ale to już jest kwestia też późniejszych lekcji. Na tą chwilę to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.